Rozmowa Dnia, Anna Czcińska, witam Państwa. Jak Lasy Państwowe starają się godzić jednocześnie różne oczekiwania społeczeństwa oraz potrzeby przemysłu drzewnego i rozwoju gospodarczego kraju? Czym jest zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna? Gościem programu jest Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Witam serdecznie Pana, Panie Rzeczniku. Zacznijmy może od tej tragicznej, dramatycznej rocznicy, ale 6 lat temu była nawałnica stulecia. Czy możemy po tych 6 latach powiedzieć, że wszystko udało się nadrobić, posprzątać, że wszystko już po prostu rośnie młody las? Tak, 6 lat to jest bardzo dużo czasu w tym świecie, w którym żyją leśnicy. W tym czasie rzeczywiście 18 tysięcy hektarów, które ucierpiało tej nawałnicy, zostało uprzątnięte. Większość tych terenów tak naprawdę jest już ponownie zalesiona, mówiąc po leśnemu, odnowiona w dużej mierze rękoma leśników i naszych współpracowników, ale także naturalnie udało się wiele tych powierzchni, które ucierpiały w nawałnicy, naprawić, odnowić. Czyli tak naprawdę to przyroda sama zalepiła te, zagoiła te rany, które wtedy poniosła. Co ciekawe, jeszcze te kilka lat temu to były głównie lasy sosnowe. Dzisiaj, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, staraliśmy się dopasować gatunki drzew do tego, jaką mamy temperaturę, do braku wody na tych siedliskach, na których one rosną. I teraz głównie są to drzewa liściaste, bo takie są bardziej odporne właśnie na brak wody, na suszę, na wysokie temperatury. No właśnie, kataklizmy są, trudno je przewidzieć, ale można też w jakiś sposób się zabezpieczać. Susza, pożary, mówimy o nawałnicy. Czy inwestuje się właśnie w taką ochronę, jeżeli chodzi o las? Zdecydowanie. Tutaj wbrew temu, co twierdzą ekolodzy, finansujemy bardzo wiele działań z zakresu ochrony lasu. To jest rocznie ponad 500 milionów złotych. To jest 0,5 miliarda złotych, które trafia właśnie na ochronę lasu. Tym na przykład na peposz. Tylko w ubiegłym roku to było 160 milionów. Kupujemy samochody gaśnicze, lekkie, czyli te takie pick-upy, na których są motopompy. Mamy także wozy ciężkie, takie jak ma Straż Pożarna. Mamy także jako pierwsi w Polsce, jako pierwsza służba, leśną flotę powietrzną, która gasi pożary z powietrza. To są to 33 samoloty typu Dromader, polska produkcja. Mamy także 5 helikopterów, w tym jeden niedaleko tutaj w Włocławku, które stacjonują i gaszą pożary nie tylko lasów, ale tam, gdzie są potrzebne. Na przykład ostatnio w Zielonej Górze, kiedy płonęły te odpady niebezpieczne, tam także był właśnie helikopter tutaj z toruńskiej dyrekcji. Więc cały czas staramy się pilnować tego lasu, aby rzeczywiście nie cierpiał i żeby przekazać kolejnym pokoleniom w stanie niepogorszonym. 1/3 Polski to lasy. Czy ta powierzchnia się zwiększa? Cały czas tak. I tutaj też ciekawy wątek. Kilkanaście dni temu posłowie Platformy Obywatelskiej napisali na Twitterze, bo to jest teraz sposób komunikacji dla polityków, że leśnicy aktualnie wyprzedają polskie lasy obcokrajowcom. I sprawdziliśmy to bardzo szybko, bo ja choć wiedziałem, że tak nie jest, to sprawdziliśmy to i co się okazało, w latach 2009-2015 sprzedano więcej gruntów niż zakupiono, czyli było, ten bilans był ujemny o prawie 80 hektarów. Dzisiaj, po tych kilku latach rządu Zjednoczonej Prawicy, mamy o 11 tysięcy więcej hektarów więcej lasów w Zarządzie Skarbu Państwa. W tym centralnym zarządzie, według realizowaniu gospodarki, według jednego schematu, to także jest tutaj kluczowe dla odporności lasów. Lasów przyrasta i zarówno powierzchniowo, bo ciągle je kupujemy, ale także jeśli chodzi o ich zasobność. Dzisiaj mamy 2 miliardy metrów sześciennych drewna w polskich lasach. Drzewa są coraz starsze, bo mają średnio 60 lat. Mamy dzisiaj to trzecie drzewo, które jest już gatunkiem liściastym. To wszystko jest zasługa polskich leśników, którzy ciężko pracują, by te lasy były naprawdę w dobrym stanie. A jeżeli chodzi o priorytety, to jest właśnie przemysł drzewny, to jest ochrona lasu, czy być może rekreacja? Czy możemy tutaj znaleźć takie najważniejsze zadanie? Model gospodarki leśnej, który realizujemy, ma już 100 lat. Tak samo jak Lasy Państwowe, w przyszłym roku świętujemy nasz jubileusz stulecia. Ten model opiera się o 3 główne funkcje. Funkcję ochronną, czyli ochronę przyrody, realizowanie różnych zabiegów takich typowo ochronnych, ale także wspieranie na przykład parków narodowych, tak, czy innych form ochrony przyrody. Funkcji gospodarczych, czyli wprost produkcji surowca drzewnego, który dzisiaj jest surowcem uniwersalnym i ekologicznym, z którego korzystamy wszyscy codziennie, każdego dnia, czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet myślę, że nasze ubrania, pani redaktor, mają sobie włókna wiskozowe, które pochodzą przecież też od drewna. No i funkcja oczywiście ta społeczna, czyli udostępnianie lasu, edukacja ekologiczna, wszystkie ścieżki turystyczne, konne, piesze, rowerowe,
spływy kajakowe, miejsca, gdzie możemy także uprawiać off-road. Tutaj niedaleko w Tucholi jest takie miejsce w Zarządzie Lasów Państwowych. Więc otwieramy się na wszystkie środowiska, tak aby każdy mógł z tych lasów korzystać swobodnie. Czy jest tu zachowana równowaga, jeżeli chodzi o te różne zadania? Zdecydowanie. Tutaj każda z tych funkcji jest równie ważna. Nie ma priorytetowej funkcji. Każda z tych funkcji się równoważy. Dzięki temu właśnie możemy mówić, że polski model to jest model trwale zrównoważony. No ale jeżeli chodzi o lasy, to też można przeczytać sporo krytyki. Pan już też wspomniał właśnie opinię. 3% lasów znajduje się pod ochroną w formie parków narodowych czy rezerwatów. Cała reszta jest intensywnie eksploatowana gospodarczo. To artykuł z Rzeczpospolitej z początku lipca. 3% to są tylko parki narodowe plus rezerwaty, ale tylko w ubiegłym roku z inicjatywy leśników powstało nowych 7 rezerwatów, plus powiększono obszary wielu, wielu jeszcze innych rezerwatów. W związku z tym cały czas, tak naprawdę to dzięki leśnikom możemy powiedzieć, że te lasy są w takim stanie i są nadal możliwe do użytkowania. Co ciekawe, na przykład w 1945 roku powierzchnia Polski, jeśli chodzi o lasy, to było 20%. Dzisiaj to jest prawie 30%. No i to się nie wzięło znikąd, same się te lasy nie wysiały. Jest to ciężka praca polskich leśników. Realizujemy wiele projektów środowiskowych, w tym na przykład restytucję żubra, też stulecie w tym roku. Realizujemy wspieranie wprowadzania z powrotem do przyrody, na przykład zapylaczy do lasów. Tak samo pracujemy nad tym, żeby raki wróciły do przyrody, żółwie błotne. Wiele, wiele gatunków przecież tylko dzięki leśnikom jeszcze przetrwało i ma się dobrze. I to tak samo, jeśli chodzi o lasy i o szeroko rozumianą przyrodę. Dzisiaj Lasy Państwowe, leśnicy to są osoby, które chronią przyrodę. Powiedziałbym nawet więcej, że jesteśmy największą organizacją ochrony przyrody w Polsce, o ile nawet nie w Europie. Bardzo dużo zadań, bardzo dużo już się udało zrobić. Tymczasem Senat pracował nad ustawą w obronie polskich lasów. Potrzebują one obrony? Tak. I tutaj mówię to już nie jako rzecznik Lasów Państwowych, jako szef komitetu tej inicjatywy ustawodawczej społecznej. Zaledwie w ciągu tygodnia świątecznego przed świętami Wielkiej Nocy zebraliśmy 500 000 podpisów w obronie polskich lasów. Unia Europejska chciała przejąć zarządzanie polskimi lasami, zresztą nie tylko polskimi, ale we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. I to jest ogromne niebezpieczeństwo dla nas, bo widzimy, co na przykład stało się z Puszczą Białowieską po decyzjach właśnie unijnych biurokratów, którzy wymyślali te swoje właśnie dziwne pomysły przy meblach na przykład z Polski, z polskiego drewna, bo dzisiaj przecież to Polska mebluje Europę. I ta puszcza dzisiaj jest martwa właśnie przez to, że wsłuchiwali się w te nieracjonalne argumenty emocjonalne, niemerytoryczne ekologów, którzy byli przypięci do drzew i to widzieli w telewizji, w obrazku ci biurokraci, a jeszcze nie słuchali tych głosów nauki, merytoryki, leśników, którzy mają przecież tyle lat doświadczeń. Ale jeżeli chodzi o głos płynący z Unii, panie rzeczniku, wśród postulatów strategii bioróżnorodności znalazło się m.in. objęcie ochroną ścisłą 10% obszaru Unii Europejskiej, w tym wszystkich lasów pierwotnych i starolasów. Czy to może być zagrożenie? To jest zagrożenie, pani redaktor, dlatego że kiedy mówimy o 10% Unii Europejskiej, to przecież wiadomo, że nie obciąży to państw, gdzie lasy są na przykład w rękach prywatnych, jak w Niemczech. Tylko trafi to, szczególnie uderzy to w Polskę, która ma większość lasów, państwo było 80%. I dzisiaj wiemy o tym, że 30% lasów, dzisiejszych lasów, czyli 10% powierzchni Polski, zostanie włączonych w ogóle z użytkowania. Będzie zakaz wstępu, nie będzie tam można zbierać grzybów, spacerować, wychodzić z psem, relaksować się. Nie będzie prowadzonej gospodarki leśnej. Będziemy obserwowali, tak jak w Puszczy Białowieskiej, procesy, które tam zachodzą. Żaby no zamierały, będzie gradacja kornika, będzie się to wszystko wywracało, płonęło i tak w koło. Ku właśnie uciesze ekologów. I to są pomysły no, kompletnie nieracjonalne z naszej perspektywy. Ale jeżeli chodzi o działania Unii, to od lat funkcjonuje program Natura 2000 w kraju. I też można by rzec, że to jest program no, pod auspicjami unijnymi, ale funkcjonuje. Tak, i to bardzo dobrze. Przecież przede wszystkim te tereny Natura 2000 są na terenach lasów państwowych. I są świetnie realizowane te projekty, więc tutaj kwestia naprawdę to jest po prostu dobrych pomysłów. My nie jesteśmy za tym, aby niszczyć przyrodę. My chcemy ją ochronić rzeczywiście i to robimy. Natomiast jeśli są pomysły fałszywie proprzyrodnicze, proekologiczne, po prostu to głośno mówimy i reagujemy. No musimy o tym po prostu głośno mówić, bo te strategie bioróżnorodności nie są dobre. Są szkodliwe dla przyrody, ale także dla człowieka, bo one de facto pod płaszczykiem tej ekologii walczą z człowiekiem, co robi na przykład dzisiaj wiele organizacji też takich pseudoekologicznych. A jaki może być ciąg dalszy ustawy? Bo Sejm zakończył pracę. Czy ona może wejść w życie? Czekamy teraz na Senat. 30 dni ma Senat na przeprocedowanie tej ustawy i ona wróci z powrotem do Sejmu. Dlatego liczymy, że jeszcze na ostatnim posiedzeniu tej kadencji uda się ją uchwalić. No i przepisy znowelizowane wejdą w życie po podpisie pana prezydenta.
Niemniej jednak no, może być to trudne z racji tego kalendarza wyborczego. I tutaj też chciałbym dodać jeszcze jedno słowo, bardzo ważne, że kiedy było czytanie tej ustawy na łamach właśnie sali plenarnej Sejmu, było wiele głosów. Wiele głosów na przykład posłów opozycji, którzy przychodzili, wygłaszali swoje expose, kłamali, manipulowali faktami, obrażali polskich leśników, którzy też siedzieli na galerii, także ci właśnie tutaj z tej dyrekcji toruńskiej, z Kujawsko-Pomorskiego województwa. I kiedy my byliśmy przygotowani na debatę, na merytoryczne argumenty, oni nas obrażali, lżyli, śmiali się, oskarżali o jakieś niecne działania, po czym wychodzili z sali. Nie było debaty, nie było rozmowy, nie mogliśmy odpowiedzieć na te zarzuty. Oni swoje wygłosili i wyszli. To nie jest debata, to jest po prostu manipulowanie opinią publiczną, na co też się nie zgadzamy. To oczywiście, czy ustawa wejdzie w życie, o tym będziemy informować, jeżeli tak będzie. I wróćmy na chwilę do lasu. Można by powiedzieć, że sezon w pełni. Lasy są otwarte, można z tego wszystkiego, co w lesie jest, korzystać. Tak, to jest nasze dobro narodowe, w pełni otwarte dla każdego. Możemy wyjść do lasu po prostu na spacer, możemy iść na grzyby, to przecież sport narodowy Polaków. Możemy wyjść, zbierać na przykład zrzuty poroża, możemy zbierać owoce runa leśnego, oczywiście uważając na to, żeby się nie zatruć na przykład jakimiś niezdrowymi owocami, które przypominają te, które są rzeczywiście jadalne. Więc zawsze zdrowy rozsądek, idąc do lasu, uważajmy, co robimy, uważajmy na przyrodę. Uważajmy na przykład na to, żeby nie wywalać śmieci, żeby nie zapuszczyć pożaru, bo dzisiaj lasy są bardzo suche. Często ściółka ma poniżej 10% wilgotności, czyli mniej niż kartka papieru. Więc przede wszystkim zdrowy rozsądek i wtedy wszystkich chętnie zapraszamy do lasu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem programu był Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.